Jurek, ty jesteś byłym dziennikarzem, więc możesz mnie przepytać, albo przepytam ja ciebie na temat S6, która ci się bardziej podoba? No wiesz, ja jestem fanem nowych technologii, rozwiązań, także Edge jest dla mnie absolutnie cukierkiem, ale jak patrzę na Flata, mam takie wrażenie, że jest to taka super solidna konstrukcja, absolutnie w mojej kieszeni też by się znalazła. A które funkcje najbardziej ci przypadły do gustu? Jezu, jestem wielkim fanem fotografii, dużo zdjęć robię. Proszę spojrzeć, jak szybko się uruchamia aparat, tak? Jestem na stand-by'u, tak? Już się uruchomił po wciśnięciu dwukrotnym przycisku home. To jest dla mnie killer app absolutnie. Tobie zrobię zdjęcie. O, nie trafiłem w guzik. O. Hop, jest. S6. Bardziej mi się podoba jej obudowa. Ja myślę, że Edge na pewno ma swoje zastosowania. Te krawędzie podświetlane z informacjami. Wiem, że ludzie się tym zachwycają. No wiesz co, jest to przełom, znaczy nikt nie jest w stanie zrobić tak wyglądającego telefonu, jest to po prostu taki lifestyle'owy bajer, znaczy no, wszystkich, którzy się pokazuje ten telefon, od razu chcą go dotknąć i zobaczyć, boże, jest to zakrzywiony ekran, ten ekran jest zakrzywiony, ale ten, pamiętajmy, że to nie jest tylko estetyczna rzecz, on ma konkretne funkcje, które może pełnić, tak, tutaj na tym brzeszku możemy wyświetlać różne informacje, to jest też skrót na przykład do szeregu funkcji, na przykład możemy sobie z boku zrobić skrót do naszego ulubionego kontaktu i mieć od razu niego bezpośredni dostęp. Możemy zrobić tak, żeby się świecił z boku na jakiś określony kolor, jak dzwoni osoba z określonej grupy kontaktów. Także to nie jest tylko estetyczna rzecz. Znaczy, no ja jestem uwiedziony, ale pewnie jakbym kupował, bym rozważał też ten, bo nie wiem, czy on nie jest bardziej taki, no, wiesz, praktyczny. No. Podobno Edge jest rzeczywiście szalenie innowacyjny. Ja zachwycam się od wczoraj jakością wykonania. To jest rzeczywiście niesamowity przeskok i przyznajmy też może tak szczerze, że S5 no, trochę zostaje w tyle, jeśli chodzi o jakość wykonania versus S6. Trzymając w ręku coś takiego, ma się wrażenie, jakby się trzymał sztabkę drogiego metalu, tak? Jakieś to jest to niesłychane. W S5 oczywiście nie, czujesz, że on trochę pracuje, tak? Ciekawe jest to, że specyfikacja wymienia tutaj aluminium, które jest używane na co dzień w przemyśle, w lotnictwie, w przemyśle samochodowym. Jest to o wiele lepszej jakości aluminium niż normalnie stosuje się w przemyśle komórkowym. Ono, to aluminium ma swoje specjalne oznaczenie, ale nie będziemy tutaj specjalnie mówić jakie, bo to nie do końca może jest interesujące. Natomiast jest 50% bardziej wytrzymałe. Znaczy każdy, kto interesuje się na przykład, nie wiem, właśnie lotnictwem albo rowerami, wie, że są różne rodzaje aluminium, że ramy z dobrego aluminium są o wiele droższe od ram z takiego aluminium mniej wytrzymałego. Absolutnie jest to analogia, którą ja doskonale rozumiem. Oczywiście wiesz, ja na pierwszy rzut oka nie widzę, jak jest aluminium, ale jestem, wierzę w to, że te stofy się istotnie potrafią wytrzymałością różnić, tak? Bardzo ciekawe. No ale co, będzie hit? Kurczę, no miejmy nadzieję. Ja uważam, że tak, że tak dobrze wyglądającego, przede wszystkim tak szybkiego smartfona z Androidem nie ma na świecie. To możemy odpowiedzialnie powiedzieć.